Witajcie na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniu na pełnię księżyca w koziorożcu. I za miesiąc znowu będzie pełnia księżyca w koziorożcu. W lipcu taka sytuacja właśnie, teraz w czerwcu 22, czyli w sobotę o 3.07, kulminacja. Natomiast będzie jeszcze jedna w koziorożcu za miesiąc 21 lipca. Także no, powiem tak, może być dobrze, ale jakieś kwadratury, Wenus z Merkurem, w jakiejś opozycji do księżyca chyba, coś takiego dzieje się na niebie, co może doprowadzać nas do jakichś pochopnych działań, może nieprzemyślanych. Zobaczymy, co nam karty Tarota powiedzą. Będą po dwie karty dla każdego znaku. I na koniec będą trzy karty wyroczni. I zobaczymy. Najpierw trzy karty z kabalistycznego tarota oczywiście. Jeszcze chciałabym bardzo Wam podziękować za obecność, za to, że przychodzicie, że komentujecie, lajkujecie. Jest to bardzo miłe i wspomaga moją pracę, także super, dziękuję bardzo. I zapraszam jednocześnie już ostatnie zapisy na krąg reinkarnacyjny, który odbędzie się w Bydgoszczy na koniec czerwca. W piątek będzie po południu takie spotkanie, na które można przyjść, obojętnie można przyjść po prostu zapoznać się z nami, a potem sobota, niedziela już są warsztaty. Także polecam i wchodźcie na stronę www.planduszy.pl, tam też są moje jakieś sesje, które można sobie wykupić. Jest też książka Plan Duszy i polecam dla rozwoju osobistego. To jest wszystko pomocne. Medytacje też i tak dalej. A teraz to już właściwie czas, żeby popatrzeć, co w kartach. Mamy 7 kielichów, królową mieczy. I czwórkę monet. No będzie to takie oderwanie od rzeczywistości. Jest to pełnia księżyca w koziorożcu, więc monety na końcu jakby wieszczą, że stabilność tu może też zagościć. Akurat to jest słońce w koziorożcu, ta ostatnia karta. Natomiast zaczynamy od takiego rozmarzenia. Wenus w skorpionie. No i mamy tutaj dużo kielichów, bo 7 to już jest sporo. Mamy taki trochę brak formy, taką iluzję właściwie w umyśle i chęć odpłynięcia, tak już wyluzowania się na całego i takie bujanie w obłokach, wybiorę to, wybiorę tamto. Może wewnętrznie będziecie odczuwać dużo wewnątrz jakiegoś takiego przepływu intuicji i nie tylko. Natomiast gdzieś tutaj na zewnątrz może też być coś takiego jak królowa mieczy. Może to być taki wewnętrzny krytyk, który może osądzać i wytykać jakieś różne rzeczy albo wskazywać, to się nadaje, to się nie nadaje. Może to być fizycznie osoba, może spod jakiegoś znaku powietrza, czyli może być waga, może być też wodnik albo bliźnięta. No niekoniecznie musi to być kobieta, natomiast wygląda to tak, że ktoś tutaj chce dojść do jakiejś prawdy, do jakiegoś sedna sprawy, może chce wyeliminować właśnie to poczucie takiego rozmarzenia iluzji, bo tutaj ktoś będzie chciał mocno przedstawiać sobie czy komuś jakieś konkretne rozwiązania albo wskazywać na przykład, że nie, tutaj tego nie można wybrać, bo może zapragnąć pieniędzy, a może trzeba oszczędzać i tak dalej. Więc ta pełnia może odkryć przed Wami jakieś aspekty wewnętrzne, które mogą się ze sobą trochę nie zgadzać, albo będziecie tacy bardzo tacy skupieni na tym, co jest w Waszych głowach. I tacy oderwani w ogóle od rzeczywistości na początku, jakby
chwilami może to też być dążenie do tego, żeby jakoś osadzić się w tej materii, żeby zobaczyć jakieś światełko w tunelu, ale karta czwórki monet tutaj w tym układzie moim zdaniem mówi o takim zamknięciu się trochę na jakieś możliwości raczej niż otwarciu. Być może dla każdego znaku będzie inaczej, tak? Ponieważ jest to czytanie ogólne i może wiele osób to ogląda. Jeszcze zobaczymy i my jesteśmy tak naprawdę złożeni na wielu poziomach z różnych aspektów i nasze kosmogramy to nie tylko jest znak słoneczny, więc no, trzeba tutaj patrzeć tak ogólnie, po prostu zainspirować się. Myślę, że może przepływać przez Was jakiś strumień zarówno uczuć iluzorycznych takich zjawisk, pomysłów, jednocześnie ktoś konkretnie Wam może je z głowy wybić i możecie odczuwać potrzebę zamknięcia drzwi, zamknięcia się na jakieś inne rozwiązania, czy może będziecie chcieli trochę zacisnąć pasa na początku wakacji, to może nie jest dobry pomysł, no ale koziorożec, tak? To jest pełnia w koziorożcu. Trzeba przyjrzeć się temu, co Was ogranicza, co Was blokuje, co może tutaj się wyjawić. No dobrze, to teraz przyszedł czas, żeby rozłożyć talię. Ja je rozłożę, a Wy możecie przeskoczyć do kolejnych znaków i zobaczycie, co tam się pojawi. A teraz to już tasowanie, rozkładanie. No i po kolei, co każdy znak otrzyma. Zgodnie z tym będzie interpretacja. Ok. I zaczynamy od koziorożca. Teraz mamy wodnika. Rybę. Barany. Byki. Teraz wyśnięta. Raki. Lwy. Panny. Wagi. Teraz skorpiony. No i strzelce. Szóstka kielichów tutaj w tle, w atmosferze. Teraz zobaczymy kolejną talię tej samej twórczyni. A jest to Anna Turian i ona tworzy dosyć sporo tych talii tarota. Mamy kilka. Wszystkie piękne. Jeszcze tutaj przetasujemy. W ten sposób.
Koziorożec. Wodniki. Ryby. Barany. Teraz byki. Liśnięta. Raki. Lwy. Panny. Wagi. Skorpiony. No i strzelce. W tle cesarzowa. No ciekawe. Mamy tutaj tło i bardzo matczyną energię, zresztą tak jak widać, mamy szóstkę kielichów i na tej szóstce tutaj bardzo tak mocno przedstawiona jest taka matczyna energia. Cesarzowa to archetyp matki, więc tutaj jakby doglądanie, patrzenie, atmosfera takiego skupienia na tym, co jest dla nas drogie, co jest dla nas najlepsze, najdroższe, najbardziej bliskie sercu, czyli może to być czas spędzany z naszą matką, rodzicielką, ale nie tylko. Tutaj może też chodzić o takie opiekuńcze osoby też w waszym życiu, ktoś, kto może skupia na was i na waszych potrzebach swoją uwagę, może to wy dajecie tą uwagę. Być może chodzi też o to, żebyście dostrzegali, co takiego jest wokół was, co sprawia, że czujecie się bezpieczni i tacy, takie macie poczucie być może zadowolenia z tego, że to, co było ważne, może zostało wam dane wcześniej. Tutaj mamy w tej karcie szóstki kielichów często też takie wspomnienie tego, co było istotne i ważne. Dużo uczuć. Mamy żywioł wody i ziemi, które ze sobą bardzo dobrze synchronicznie współpracują, więc może tutaj być naprawdę tak, atmosfera może być bardzo dobra, to chcę powiedzieć, bardzo taka ciepła. I teraz kwestia jest, czy chcemy z tym ciepłem zostać, czy chcemy się sobą zaopiekować podczas teraz tej pełni, czy chcemy dać sobie wsparcie sami. Zresztą mamy szóstkę, trójkę. Bardzo ciekawy to jest układ, to jest zrozumienie. Obie karty są w ogóle fajnie ułożone na takiej ścieżce, która przebiega tutaj pomiędzy Bina a Tiferet, czyli chodzi o to, żeby wchodzić w harmonię, żeby dostrzegać, nawet jeśli coś się dzieje takiego z naszymi uczuciami czy z naszą głębią wewnętrzną, to gdzieś tam na zewnątrz zawsze możemy dostrzegać jakąś stabilność natury na przykład lub i taki przejaw bogactwa tego, co przychodzi, tego, że kwitną kwiaty, że mamy pełnię bogactwa, którą daje nam natura, żywi nas. I tutaj chodzi też o to, żebyśmy dali sobie to, co najlepsze. I żebyśmy dostrzegali ten fakt, tak? Żebyśmy w ogóle dostrzegali, że mamy tutaj wokół siebie bogactwo przeróżne i ludzi też, którzy bardzo chętnie nam pomogą. Może ktoś z przeszłości też się pojawić wokoło, kto wam przypomni o tym podczas tej pełni. Okej,
Dobrze, to teraz patrzmy na koziorożca. Koziorożec, tutaj czwórka buław i księżniczka mieczy. No, zestaw jest taki zabawowy, powiedziałabym. Chęć takiego poczucia ciepła dla koziorożców, takiego bycia w gronie ludzi, z którymi dobrze wam jest. Czwórka monet na stole w głównej energii mówi o tym, że może nie będziecie chcieli dzielić takiego fajnego poczucia ciepła, czy może będziecie chcieli spędzić jakiś czas w takim znajomym gronie, zamkniętym, gdzie niekoniecznie będziecie chcieli wpuszczać ludzi, z którymi jeszcze się nie zapoznaliście, ponieważ tutaj ta panna, czyli księżniczka, mademoiselle, która jest paziem mieczy, mam wrażenie, że ona chce tutaj jakby pobyć sama z tymi, z którymi chce dzielić ten czas. I tutaj jest też jakaś refleksja w tych kartach, jeśli popatrzymy. Jest takie patrzenie sobie w oczy, jest takie poczucie, że na eksperymenty przyjdzie czas. Teraz jest impreza zamknięta i teraz takie poczucie, że chcę zacząć może coś od nowa, może w innym wymiarze czy innym sposobem. Być może z tymi ludźmi, z którymi jestem, czuję się najlepiej jak mogę i uczę się, nie wiem, czegoś takiego, co jest ważne, czyli jakiejś stabilności, tego, czego dzieci uczą się od swoich rodziców, kiedy są małe, obserwując, uczą się tego, jak rodzice reagują poprzez ich reakcje. Myślę, że może to być taki czas, który też dla niektórych będzie rodzinne spędzenie tego najbliższego weekendu. Takie przytulenie się wspólne razem do takiego rozgrzanego pieca. W sensie, że jest ciepło i jest najkrótsza noc i w ogóle jest to przesilenie, początek wakacji. I myślę, że to o to chodzi. Przynajmniej dla niektórych z was, tych, którzy mają dzieci. Okej. Dobrze, idziemy dalej. Wodniki. Trójka monet i sprawiedliwość. Mamy tutaj kartę wagi, a trójka monet jest kartą współpracy. Jak odnaleźć równowagę i ludzi, z którymi da się wprowadzić jakiś porządek w swoim życiu? Spotkania mogą być w różnych grupach. Możecie chcieć tutaj otworzyć się. Być może dla was ta czwórka to będzie progres tutaj, bo jest w głównej energii czwórka monet, a wy macie trójkę. Więc dla was to może być sytuacja, w której będziecie chcieli współpracować, znaleźć takie grono, w którym będziecie czuli, że możecie osiągnąć bardzo wiele. Coś tutaj może być przepracowane, coś, co będzie wynikało z całego układu, w którym jesteście. Układu na przykład w pracy, ludźmi, z którymi współpracujecie. Być może jakaś zmiana, która też może być spowodowana właśnie faktem takiego otrzeźwienia, bo ta królowa tutaj w głównej energii, ona z tym mieczem próbuje dojść do sedna problemu, do sedna sprawy. Jest tutaj jakieś prowadzenie i być może spotkacie jakąś tutaj grupę ludzi, z którymi będzie wam po drodze, to znaczy będziecie chcieli coś zrobić wspólnie i to może doprowadzić do takiego poczucia, że odkrywam coś, co jest dla mnie ważne, istotne i chcę dotknąć tego, chcę to przepracować wspólnie razem i dokonać jakiegoś przełomu. Tak ja to odczuwam. I to podczas tej pełni może mocno wybrzmieć dla niektórych z was. Także no, rozglądajcie się, gdzie ta grupa, z kim chcecie tutaj naostrzyć te miecze. I co chcecie stworzyć? Jak to ma wyglądać? Być może możecie być inicjatorem, tak, takiej grupy i takiego spotkania. Idąc dalej. Ryby. Śmierć i ósemka monet.
Koniec pracy. No tak, można by tak było powiedzieć, ale generalnie to może być totalna zmiana jakaś. Zmiana w pracy, zmiana w podejściu do pracy, zmiana i transformacja. Coś może chce cię pożegnać. Śmierć bardzo często wieszczy tutaj zakończenia, które mogą nie być łatwe. Tutaj coś wymaga od was zmiany podejścia do tego, w jaki sposób przyjmujecie być może rzeczywistość, w jaki sposób skupiacie się na tej rzeczywistości, ponieważ tutaj siódemka kielichów w tej głównej energii pokazuje taką iluzję i takie oderwanie od rzeczywistości. Natomiast ósemka tutaj monet, ona wręcz przeciwnie, pokazuje tutaj potrzebę skupienia się na rzeczywistości, jakiegoś wypracowania sobie tutaj różnych elementów, które mogą wam posłużyć do jakiejś zmiany. Dodam wam jedną kartę, co z tego może wyniknąć. Może wyniknąć jakiś nowy pomysł, nowy projekt, jakieś nowe możliwości. Jeśli coś zostanie przepracowane, przerobione, to nagle pokazuje się światełko w tunelu, czyli być może często w pracy na przykład coś robimy i spędzamy być może zbyt dużo czasu na tym, żeby dojść do jakiegoś konkretnego wyniku. I tutaj trzeba z czymś skończyć i definitywnie przejść przez jakiś taki transformujący etap, w którym znajdziecie jakieś nowe rozwiązania, bo to, w jaki sposób w tej chwili jest coś robione, to nie do końca daje efekty. I tutaj trzeba jakiś świeży umysł, albo świeży pomysł, albo świeże podejście do jakiejś skostniałej być może sytuacji. To nie tylko musi być praca, to może też dotyczyć tego, w jaki sposób organizujecie się poza pracą, czyli w życiu osobistym. Coś może potrzebować odrzucenia, zbyt dużo rzeczy, zbyt dużo szczegółów, na których musicie się skupiać. A trzeba by było jakoś zastosować tutaj nowy pomysł, nową technologię być może. I teraz ta pełnia może wam bardzo mocno uwypuklić, uświadomić coś takiego, gdzie spędzam zbyt dużo czasu nad tym, żeby tutaj przerabiać jakieś szczegóły, jakąś materię, bo ósemka monet mówi o materii, mówi o tym, że jest tego sporo, jest, może być ciężko, więc czegoś trzeba się pozbyć. Może to nie być łatwe, natomiast przyjdzie wtedy taka eureka i duża lekkość, i duże pomysły, nowe pomysły dla was, tak? I może wtedy jakoś tak ta iluzja też odpłynie od was. Dobrze, idąc dalej, mamy barany. U baranów królowa buław i dziesiątka monet. A to bardzo taki ciekawy zestaw. Mamy ogień i mamy ziemię. No i tak, ta królowa pomysłowa, może to być zorganizowana impreza jakaś rodzinna. Podejrzewam, że jest to taki czas imprezowy. Z różnych powodów te imprezy mogą się dziać. Ta królowa to jest właśnie królowa imprez. Bardzo często to jest taka królowa, która inicjować może. Pomysłowa jest tutaj być może zaproszenie też na jakąś imprezę, gdzie trzeba pokazać się z jak najlepszej strony. Więc tutaj powiedziałabym, że doglądanie, czy taki image jest potrzebny, nowy, świeży, taki oszałamiający. Dla niektórych to będzie jakieś spotkanie, być może rodzinne, gdzie macie się pokazać, albo będziecie sami organizować i też jakby trzeba zastaw się, nie postaw się, czy postaw się, nie zastaw się. Takie było jakieś powiedzenie kiedyś. I takie odnoszę wrażenie, ale myślę, że to będzie udane takie spotkanie, chociaż mogą padać różne słowa prawdy i mogą się znaleźć tacy, którzy potraktują to lekko i łagodnie z tych uczestniczących,
A mogą się też zdarzyć tacy, którzy mogą się zamknąć w sobie. Ale to wszystko zależy. A rodzinnie też może być tak, że będą wspierać rodzice, czy taka wielopokoleniowa rodzina może się spotkać po to, żeby uczcić jakieś urodziny też. Może raka. Także wszystko jest możliwe. I tutaj może się też coś okazać, że jesteście w takim gronie, w którym chcecie przeżywać, chcecie sobie powiedzieć różne rzeczy, które może od dawna czekają na to, żeby je właśnie naświetlić podczas tej pełni. Konkretnie. Ok, tutaj mamy byki, słońce i siódemka kielichów. Słońce pokazuje radość istnienia, a w ogóle dla Was to jest jakby takie rozpalenie, sukces. No, siódemka kielichów to jest powtórzona energia właśnie z tej głównej energii i tutaj jest jakaś magia, iluzja, jakiś sen, który śnimy na jawie. Myślę, że może śnicie i marzycie o jakimś sukcesie i jest to w pewnym sensie jakaś mrzonka, czy może jest to mówienie o tym, co chcecie zrobić, czy w jaki sposób, czy tak jakbyście już to mieli. A to jest jeszcze w wielkich powijakach i tutaj może tkwić ta iluzja w tym, że ten sukces jest objawiany wszędzie i wszechobecnie. Natomiast tak naprawdę jest to takie opowieści o tym, co byście chcieli, żeby się zdarzyło, albo co byście chcieli, żeby było tym sukcesem. To jest takie oczarowanie słuchaczy. Takie czasami odnoszę wrażenie. Też znam kogoś takiego, kto właśnie potrafi opowiadać w tak przekonywujący sposób, jakby to wszystko, co mówi, już było. A doskonale wszyscy wiedzą, że tego nie ma. Więc tutaj jest właśnie taka kwestia bycia w takiej iluzji, w takim rozmarzeniu. I właściwie tak jakby już to się naświetlało. Z jednej strony jest to dobre, bo można sobie tutaj jakby przekonać innych, że już jesteście na dobrej drodze do tego sukcesu i przekonać też wszechświat, żeby Wam pomagał. Natomiast z drugiej strony to jest tak, że ludzie słuchają i potem myślą, że człowiek jest niestabilny. Czwórka kielichów. No tak. Dla niektórych z Was to może być taka sytuacja, w której no ja nie jestem jeszcze gotowa czy gotowy na ten sukces. Także jest tutaj jakiś też przełom. Coś tutaj chce się ustabilizować i być może będziecie przeżywać właśnie tę pełnię Księżyca jako taki moment bardzo przełomowy, takiego wyjścia być może z tej iluzji. Niechęć do takiego, czy gotowość do takiego przyjęcia sukcesu w pełnym tego słowa znaczeniu, czy w pełnym wymiarze. Czasami ten sukces to może być wielka obawa, a co właśnie, jeśli to będzie sukces, co ja z tym zrobię? Dla innych to może właśnie będzie moment, w którym nagle okaże się, że jest jakieś wyjście, że jest tutaj światło, że może się coś przełamać. No i to potrzebujecie obserwować swoje uczucia, bo tych uczuć tutaj jest bardzo dużo. Mamy siódemkę kielichów i czwórkę, więc płynie normalnie rzeką ta woda. No i w opozycji tutaj to słońce, które pokazuje, że jest tu bardzo dużo takiego podejścia, które jest wielkim marzeniem. Bez żadnej formy, że żeby to dalej mogło iść, to trzeba tutaj coś odblokować. W sobie przede wszystkim. Taką gotowość na przyjęcie sukcesu. Ok, dobrze. To teraz idziemy dalej do bliźniąt. Bliźnięta mają dziesiątkę mieczy i maga. Koniec i początek dla bliźniąt. Koniec jakiegoś trudnego bardzo momentu. Wszystkie miecze spadają w przepaść, a Wy chcecie znaleźć w sobie wszystko to, co jest bogactwem. Tą magię, tą
tą moc, którą macie w sobie, wszystkie talenty, żeby można było zacząć, być może to lato, czy popełni w ogóle ten moment taki na rozpoczęcie jakiegoś etapu, w którym przestaniecie się męczyć martwieniem się o wszystko. Tak naprawdę martwimy się, a to martwienie nie przynosi żadnych rezultatów. Ono tylko właśnie sprowadza nas nad taką przepaść, gdzie właściwie wisimy na włosku. Tutaj to jest trochę tak, jakbyśmy byli na dnie, ale to dno już się nie oberwie. Teraz to tylko może być lepiej. I teraz to może przyjść taki czas, w którym znajdziecie w sobie moc i siłę na to, żeby ruszyć do przodu, żeby zrobić ten pierwszy krok, ale z taką dużą mocą. Mag to jest karta wielkich arkan. Tutaj jest takie oczarowanie. To może być ktoś, kto może Wam też pomóc w podjęciu być może decyzji, na które jeszcze nie jesteście gotowi. Znowu mamy miecze, więc no, jest tu dużo myśli, które nie do końca dają Wam wolność. Macie być wolni w tym, co robicie. Macie wykorzystać cały swój potencjał. I teraz pokaże się Wam być może, w którym miejscu trzeba z czymś skończyć. Z jakimś martwieniem się, z jakimś przywoływaniem trudności. Ta królowa w głównej energii z mieczem, ona ma tu też za zadanie takie pokazanie ścieżki do przodu. Wyjście z jakiegoś impasu tutaj, żeby zrobić krok do przodu, to trzeba zobaczyć czarne i białe. Być może poszukać pomocy, jeśli taka jest potrzebna, żeby wreszcie można było ruszyć ze swoim życiem, czy z jakimś związkiem, czy z pracą nową, czy z nauką języka. Cokolwiek byście nie chcieli zrobić, to trzeba skończyć z takim myśleniem o tym, czy zastanawianiem się, czy martwieniem się. Tutaj potrzeba podjąć pewne decyzje. Jeśli ich nie możecie podjąć, no to trzeba wtedy próbować jakby mediatora, czy kogoś, przyjaciela, przyjaciółki, albo tego czarodzieja, który manifestuje tutaj siłę i moc pokonania tego wszystkiego. Więc warto wysłać intencje, warto zobaczyć swoje możliwości. Tutaj w siódemce kielichów dla Was moim zdaniem są to możliwości, z których można wybrać cały wachlarz i trzeba znaleźć w sobie odwagę do zrobienia kroku w przód, do dokonania pewnych wyborów. Ok, tutaj mamy raka, czwórka mieczy i dziesiątka kielichów. Sporo czwórek chodzi dzisiaj po tym czytaniu. Tutaj u Was zaczyna się spokój. Niektóre raki, podejrzewam, mają swoje urodziny, więc wszystkiego najlepszego, a przy okazji tak jakbyście zaczęli dochodzić do siebie. Jest to jakaś rekonwalescencja, jest to jakieś odnalezienie się w takim zaciszu. I dla Was ta czwórka monet będzie pewnie znaczyć to, żebyście zostali w jakiejś swojej skorupce, w swojej rodzinie. To będzie zobaczenie wszystkich najlepszych takich chwil, przeżywanie urodzin być może, czy spotkania takie rodzinne, które będą Wam dostarczać bardzo dobrych, pozytywnych emocji. I też jakby mam wrażenie, że ta pełnia księżyca ma Wam pokazać, że nie zawsze trzeba być takim hej do przodu, otwartym, idącym do innych. Zresztą jako znak wody to raczej też tacy nie jesteście zawsze. Raczej szukacie takiej skorupki, w której można się zamknąć. Tylko właśnie takie szczęście rodzinne w swojej skorupce, w swoim zaciszu i jakby w gronie rodziny może dostarczać Wam poczucia bezpieczeństwa. Ale może się też pojawić ktoś, kto będzie chciał Wam troszeczkę powiedzieć o świecie zewnętrznym, bo tutaj mam wrażenie, że jesteście w takim miejscu, w którym nie chcecie brać udziału w życiu społecznym na przykład, czy zaprosić na imprezę, czy do siebie nikogo. Tu drzwi są zamknięte zdecydowanie, natomiast jest pewnego rodzaju przeżywanie takiego szczęścia w domowym zaciszu. I to jest być może Wam potrzebne do tego, żeby
uzdrowić się. Więc jeśli macie zamiar iść na jakieś bardzo super takie otwarte w tłumach jakieś imprezy, to nie sądzę, żebyście odczuwali jakiś spokój. Będziecie być może mocno wyeksponowani na dużą ilość energii, miejsc i ludzi i to może nie służyć waszemu takiemu ustabilizowaniu właśnie emocjonalnemu. Dobrze, teraz wy. Mamy dziewiątkę mieczy i świat. Kogoś martwi jakiś koniec. No, gdzieś tutaj zbliża się być może jakieś zakończenie, dojście do celu i to nie jest super sprawa. To jakby kończyć dzieło i być niezadowolonym. Ta dziewiątka mieczy to jest takie szukanie dziury w całym. Takie przyglądanie się właściwie swojemu życiu, czy temu takiemu teraz może miejscu, w którym jesteście, czy temu, co rozpoczęliście jakiś czas temu i to dobiega końca. I to może być takie nie do końca miłe. Przede wszystkim dla waszej głowy, tu rycerz monet. No tak, rycerz monet. Może mówić o tym, że potrzebujecie jakiegoś nowego zainspirowania, jakiegoś nowego pomysłu, jakiegoś nowego dzieła, które będziecie chcieli potem rozpocząć. Tutaj jest dużo martwienia się o to, że to, co się kończy, to już jest właściwie jakieś zakończenie definitywne, albo macie może wątpliwości co do tego, jak zostanie oceniona wasza praca, jeśli miała to być praca, albo może to jest zakończenie jakiejś relacji, czy martwicie się o jakąś relację, że dobiega końca, natomiast myślę, że to tak do końca nie jest. Wygląda na to, że coś czeka na was, albo jakiś człowiek, który jest otwarty na propozycje, albo jest tutaj jakaś świeżość, jakieś działanie, które trzeba podjąć, żeby przestać się martwić, tylko żeby osiągnąć satysfakcję z tego, co do tej pory zostało stworzone, zrobione, czy miejsca, w którym jesteście też. Tu jest świat, czyli to jest trochę tak, jakby jakiś człowiek siedział i martwił się o to, że jest globalne ocieplenie, albo że ludzie zaśmiecają świat. No i w czym to pomaga? Tutaj trzeba podjąć pewne działania i to jest taki przykład. Tutaj nie można siedzieć i się martwić, bo to tylko pogarsza nasz stan i robi nam w głowie problem. Natomiast trzeba podejść prawdziwie do tej sytuacji. Tak jak mamy to pokazane w Królowa Mieczy, tutaj powinna wkroczyć. Jeśli potrzebujecie pomocy ze względu na nadmiar myśli i jakąś tutaj panikę, czy coś, co się dzieje, to też warto zgłosić się do kogoś, kto jest wam w stanie pomóc, czyli wskazać kierunek, powiedzieć o tym, że no nie wszystko jest takie, jakie wam się wydaje, kiedy na przykład myślicie i martwicie się albo zasypiacie. Trzeba być może zadać sobie kilka ważnych pytań. Czym ja się martwię? Być może warto przeczytać książkę jakąś, może warto posłuchać kogoś, kto wcześniej już pokazywał różne możliwości wyjścia z zmartwienia się i takiego zakręcenia w umyśle. To jest czarnowidztwo, a tutaj nadchodzi jakiś koniec, który jest nieunikniony. Po prostu różne rzeczy dobiegają końca. Nic nie jest w życiu na stałe. Jedyne co, można przekierować swoją uwagę na nowy, konkretny pomysł, nowe działanie. Kogoś, kto będzie też uosabiał coś konkretnego, czyli rozmowa, która odkryje przed wami prawdę o tym, dlaczego się martwicie i że to być może w niczym wam nie pomaga. To jest może to olśnienie podczas tej pełni księżyca. Także warto się temu przyjrzeć. Co mnie tak może martwić? No, różne rzeczy, wiadomo, ale warto tutaj coś przepracować, bo martwienie tak czy siak niczym nie pomoże. Dobrze, to idziemy do panny. Panna ma tutaj szóstkę mieczy i króla monet.
No, szóstka mieczy pokazuje, że chcecie pojechać w jakąś podróż, może to jest planowanie wakacji, może ktoś was zabiera na takie wakacje i teraz nagle odkryjecie, że macie możliwość wyjechania w bardzo różne miejsca. Ale dokąd wy chcecie jechać? Jako panna? No właśnie, gdzieś konkretnie. Król Monet to jest chodzący biznesmen. To są pieniądze, to są różnego rodzaju możliwości ekonomiczne. Cały wachlarz, z którego można wybrać. Więc jeśli ktoś planuje z was jakieś wyjazdy, to podczas tej pełni możecie nagle odkryć, dokąd wy chcecie pojechać i dlaczego. I tu może się nagle uruchomić wasza wyobraźnia. Tutaj ta siódemka kielichów w waszym przypadku może oznaczać, że będziecie wybierać z jakiegoś wachlarza różnych miejsc i to najważniejsze pojawi się i poczujecie, że tak, to jest to, tam chcę jechać. Jeśli są też osoby, które nie planują żadnych wakacji, to może być tutaj taka podróż wewnętrzna na temat tego, jak zarobić na wakacje. Tutaj podczas tej pełni możecie mieć takie przebłyski intuicji też i takich możliwości, które w jaki sposób tutaj można oszczędzić, żeby starczyło na przykład na wakacje poza sezonem. Tutaj może być takie olśnienie też, że może jest czas nie na podróż, ale na oszczędzanie. Tak wynika z tych kart, które leżą na stole. Ale tutaj może to być bardzo swobodna interpretacja. Król Monet to może być też osoba, która będzie sponsorowała jakiś wyjazd, bo to wiele osób słucha tego czytania, więc może to też tak być. Natomiast też jeśli będziecie przeżywać podróż wewnętrzną, to może to być w medytacji, mogą to być jakieś sny o uspokojeniu i przejście w harmonię. I ta pełnia księżyca to może wam też uzmysłowić, czy przynieść wam jakąś ulgę też jakby tutaj w waszym umyśle, jakby odnalezienie prawdy, gdzie ja jestem, dlaczego tu jestem i w jaki sposób iść dalej. Idąc dalej mamy wagi, dziewiątka buław i królowa mieczy. No królowa mieczy jest powtórzoną energią i wagi jak to wagi właśnie. Myślimy, jak tu wygrać, jak zostać w miejscu, w którym czujemy się dobrze na przykład. Tutaj ktoś walczy w tej dziewiątce buław, to jest taki zraniony wojownik, osoba, która twardo stoi na straży jakiejś prawdy być może, jakiegoś stanowiska. Tutaj jest chęć powalczenia o swoją rację, o swoją strategię, o to, co chcecie powiedzieć, albo być może jest to przewalczenie czegoś z jakąś osobą, która może również chcieć powalczyć o swoją strategię. Więc tutaj uwaga, to może być taki czas, że będziecie walczyć o to, kto wygrywa w szachy, tak jak to mamy na karcie, ale to też może być tak, że będziecie walczyć o stanowisko być może jakieś, o nowe rozwiązania, o cokolwiek chcecie walczyć, to podczas tej pełni księżyca może do was nagle dotrzeć, że potrzebujecie jakiegoś wachlarza możliwości, z których możecie wybrać. I podać jakiś konkret albo jakieś konkretne działanie, bo tutaj nam wyszedł rycerz monet. Przed chwileczką też lew miał tutaj, nie, tak, lew miał rycerza monet. W każdym razie ten rycerz monet jest działaniem konkretnym, długofalowym. To jest tak jak odnalezienie ścieżki, która doprowadzić może was do sukcesu, do finału. I macie to jakby teraz podczas tej pełni księżyca być może odkryć, co jest tym konkretnym działaniem, co jest tym konkretnym pomysłem, przy którym chcę zostać i walczyć o to, żeby zostało to tak, jak sobie to albo wymyśliłam, albo wymyśliłem, ale tutaj to też chodzi o jakąś taką prawdę, o jakieś zasady, o jakieś regulacje. Ta królowa
Często jest w takim miejscu, w którym chce dojść do prawdy i czasami po trupach, więc i do zwycięstwa być może też, patrząc na dziewiątkę buław, więc może tutaj być tak, że dojdziecie do jakiegoś działania, które okaże się konkretne i pokażecie innym, że dacie radę i będziecie tak jakby w miejscu, w którym inni będą chcieli iść za wami. Także no ciekawe bardzo dla wag. Dużo myśli też. Dobrze, to patrzymy dalej. Skorpiony, gwiazda i ósemka buław. Co się może szybko tutaj zadziać? Macie nadzieję na jakąś wymianę informacji i to bardzo szybką, przekazywanie informacji, być może taka chęć jakby przyspieszenia i nagle okaże się podczas tej pełni, że jest tutaj nadzieja na być może jakąś nową relację, której poszukujecie od dłuższego czasu. Że jest tutaj nadzieja na to, żeby przyspieszyć kontakty, żeby spotykać się częściej, żeby nie tylko pisać, ale też być jakby w takim fizycznym kontakcie. Jeszcze Wam tutaj dobiorę jedną kartę, bo taka enigmatyczna jest tutaj sytuacja. Może to być też otrzymanie jakiegoś sukcesu, otrzymanie jakiegoś stanowiska, może to być awans, ponieważ coś tutaj się dzieje niezmiernie szybko i Wy jako gwiazda możecie zabłysnąć i los jeszcze może Wam tutaj dopomóc. Może być duże wsparcie od losu, także no fajnie. Wygląda na taki dobry czas dla Was. Koło się przekręca i wynika z tego koła fortuny, że będzie to sprzyjający czas. I to, tak jak mówię, na spotkanie bliskie bardzo. Mogą to być spotkania też intymne. Zawsze gwiazda pokazuje też czy najczęściej wybrankę lub wybranka serca, którego długo, długo szukaliście, czy szukacie i nagle się okazuje, że to ten lub ta. Więc gdzieś tutaj jakieś spotkanie losowe, być może właśnie gdzieś wyjdziecie z domu albo pójdziecie do banku i się okaże, że tam spotkacie kogoś, z kim się można będzie umówić. Nie tylko na kawę. Ok? To dla tych, którzy sami są. A jest nadzieja na fajne podróże też dla innych. A teraz patrzymy już na strzelca. 7 mieczy i 4 kielichów. No, są to karty pokazujące, że no jest tutaj jakaś zagmatwana sytuacja. Jest tutaj emocjonalne wycofanie się, niechęć do wchodzenia w jakieś relacje czy związki, ponieważ niektórzy mogą się czuć oszukani. Ta pełnia księżyca w tym koziorożcu może uzmysłowić Wam coś takiego, że nie zawsze jesteście tak bardzo otwarci, jakbyście chcieli, że nie gdzieś zaufanie do ludzi, ludzkości, czy do społeczeństwa, czy w ogóle czasem do siebie nie jest tak naprawdę pełne. Tutaj ktoś nie mówi prawdy, albo jest jakieś tutaj manewrowanie z tą prawdą. To jest czasami milczenie i nie mówienie o rzeczach, o których należałoby powiedzieć. No i później czujemy się tacy właśnie, nie do końca ufamy i wierzymy, więc tutaj macie dojść do tej prawdy, macie zobaczyć, czy czasami siebie sami nie oszukujecie, czy nie mówicie sobie rzeczy, no takich właśnie, które nie do końca są prawdziwe, czy jest jakaś blokada emocjonalna, coś jest nie do końca przeżyte. Gdzieś tu skupienie na przyszłości. Myślę, że chcecie z tego wyjść. Zobaczymy, jak tu jeszcze karty dołożą. Jedna karta dla Was. Ok. No, wyjście z sytuacji. Tutaj karta Rydwanu mówi, że ta pełnia to jest właśnie ten czas, ten moment na to,
żebyście poszukali harmonii w sobie, żebyście poszukali równowagi, popatrzyli w gwiazdy i na ten księżyc i znaleźli drogę, która was odblokuje, która pozwoli wam uwolnić coś, co jest nieszczere, coś, co nie jest prawdziwe i będziecie mogli zauważyć i potrafić uwolnić swoje emocje czy pożegnać przeszłość. No, być może poprzez wyjazd jakiś też. Jest tutaj dużo emocji. Karta raka to też jest taka chęć właśnie przepracowania czegoś, żeby móc poczuć się lepiej, emocjonalnie dużo lepiej. Także tak to wyszło. A teraz jeszcze mamy trzy karty wyroczni. I tak jak je po kolei złapię, tak będą położone. I zobaczymy, co tutaj jeszcze nam dopowiedzą te karty wyroczni. To będzie jedna. Tutaj będzie druga. No i trzecia. Pułapka. I to dokładnie wyszło na tą czwórkę monet. Tutaj mamy, żeby sobie życie ułatwić i uprościć. I mamy to wszystko, co się świeci, co się błyszczy. Te wszystkie skarby. I powiem tak, że według mnie wszystko to, co się świeci, to nie musi być złoto. No i tutaj te karty w pewien sposób mówią o tym, że nie wszystko właśnie złoto, co się świeci i chcemy czasami błyszczeć i zabłysnąć tylko po to, żeby innym pokazać, jacy jesteśmy wspaniali, jak to wszystko wokół nas pięknie wygląda, jacy jesteśmy uposażeni i tak dalej. Ale to jest pewnego rodzaju taki image właśnie, taka iluzja. I to jest ta siódemka kielichów leży pod spodem, tak? Czyli i chcemy pokazać innym i sobie też czasami. I nam się też wydaje, że wszystko takie złote, takie świecące, takie cudowne. Chodzi o to, żeby jednak skupić się nie na tym złocie i na tym wszystkim, co jest takie właśnie na pokaz, tylko żeby uporządkować czy jakby posprzątać sobie w życiu, zająć się prostymi rzeczami, prostymi sprawami, być może bliskimi, właśnie na jakichś spotkaniach, które są takie rodzinne, w jakimś może zamkniętym gronie. Być może właśnie, żeby porobić pewne porządki, bo nie zawsze musimy chodzić czy na imprezy, jeśli ktoś cały czas gdzieś tam idzie, wychodzi z domu. Być może to jest teraz czas na to, żeby sobie zrobić pewne porządki. I to mówię też nie tylko o jakimś fizycznym domu, tutaj jest też mowa o swoim wnętrzu, żeby zająć się prostymi rzeczami, być może pomedytować, iść na spacer, docenić kogoś, porozmawiać. I to może was uwolnić z pewnej pułapki, z takiego bycia w takim złudnym jakby myśleniu. Tak? I ta królowa tutaj leżąca pod spodem, o czym mówiłam wcześniej, ona tak chce jakby powiedzieć o takich prostych sprawach często, albo też wyjaśnić, albo dotrzeć do prawdy, do tego, co nas blokuje. Być może właśnie chodzi o to, że blokują nas wszystkie takie błyszczące rzeczy, ten taki image, to bycie na świeczniku, pokazywanie się. Tutaj chodzi o to, że nikomu nie musimy niczego udowadniać. Tutaj jesteśmy sami dla siebie i dla swojej przyjemności. Niczego nie musimy robić na siłę, bo to nas tylko coraz bardziej ogranicza i doprowadza do tego, że jesteśmy w pułapce. I ta pełnia księżyca ma nam uzmysłowić, że nie wszystko złoto, co się świeci. Czasami właśnie te proste rzeczy są najfajniejsze i najmilsze i najbardziej i najwięcej przynoszą nam właśnie tutaj takiego... muszę wyprostować na koniec. Przynoszą nam naprawdę takie spełnienie i radość w życiu.
No dobrze, to tyle ode mnie na dzisiaj. Życzę Wam bardzo udanych dni, przesilenia jeszcze tego letniego, ponieważ wiadomo, robię to jeszcze przed 20 czerwca. No i dobrej pełni. Przeżywajmy i róbmy porządki.